Czy wiedzieliście, że świadomość ekologiczna wśród dzieci często jest większa niż wśród osób dorosłych? Jak to się dzieje? Ekologia to jedno z najważniejszych zagadnień współczesnego świata. Szybko postępujące zmiany klimatyczne wpływają na szereg wyzwań już dzisiaj. Wyzwań, przed którymi stać będą również kolejne pokolenia. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat. I udaje się to dzięki funduszom europejskim, które wspierają ekologię jako priorytetowy kierunek działań. Tutaj w Cyrekwicy doskonale zdają sobie sprawę z wagi edukacji ekologicznej. Dlatego w tutejszej szkole podstawowej wykorzystano fundusze europejskie, między innymi na projekt Fabryka Ekologów. Jego celem jest kreowanie właściwych postaw ekologicznych całej lokalnej społeczności. Dlaczego świadomość ekologiczna jest dla nas ważna? Świadomość ekologiczna według mnie to taka wiedza o tym, co się dzieje na świecie oraz dbanie o świat, na przykład sprzątanie po sobie albo sadzenie nowych drzew. Świadomość rozumiana jako postawa, która nas uczy szacunku i odpowiedzialności za przyrodę. Ekologia jest ważna po to, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mieli czyste środowisko, dobre żebyśmy jedzenie. Się dobrze tutaj i nic nam nie zaszkodziło. I żebyśmy wszyscy żyli dobrze, zdrowo i w spokoju. Fabryka Ekologów to projekt, którego celem było zbudowanie w szkole podstawowej w Cyrekwicy laboratorium ekologicznego, które będzie kształtowało świadomość ekologiczną mieszkańców Cyrekwicy i całej gminy Rokietnica. Nie tylko samych uczniów, ale ma oddziaływać na całą społeczność, lokalność. Na dworze mamy taki mały ogródek i szklarnię robimy, taką szklarnię i często tam różne właśnie warzywa rosną. Jest klatka meteorologiczna, jest też wiatrak, który się kręci i jest pomiar prędkości wiatru i kierunek. I z tego wiatru idzie prąd do naszej szkoły i też mamy dwie takie ławki z panelami słonecznymi. W dzisiejszych czasach działalności edukacyjnej, budzenia świadomości nie możemy realizować tylko pogadanką, tylko takim spotkaniem, taką próbą wyuczenia, że musimy dbać o przyrodę. Musimy to robić na różne sposoby. Byliśmy też w oczyszczalni wody. Tak. Pojeździliśmy do oczyszczalni ścieków, do spalarni odpadów, do Muzeum Rolnictwa. O ile dzieci rzeczywiście wchodzą bardzo aktywnie we wszelkie działania i rzeczywiście czują taką potrzebę, nie śmiecimy, nawet jak śmiecą, to dorośli rzeczywiście trudniej się przełamuje im te zakorzenione nawyki, ale czymże jest praca i szkoły, i społeczności lokalnej, żeby to po prostu zmieniać. Budzenie świadomości ekologicznej musimy zacząć właśnie od tych najmłodszych. Wtedy to jest najskuteczniejsze. Żeby dbać o wszystko, co my mamy, żeby wiedzieć, że to jest ważne. Szkoła podstawowa w Cyrekwicy i jej wpływ na budowanie świadomości ekologicznej to część wielu innych działań prowadzonych w gminie Rokietnica. Dzięki funduszom europejskim gmina modernizuje szkoły, również pod kątem wykorzystania energii odnawialnej. Powstało tu także nowoczesne, wspierające ekologię centrum komunikacyjne, podnoszące komfort podróżowania, a mieszkańcy mogą produkować energię ze słońca dzięki montażowi na swoich dachach paneli fotowoltaicznych. Tak, w Rokietnicy projektów ekologicznych jest znacznie więcej i przez to wszystko zebrane razem jakość życia w Wielkopolsce stale wzrasta. W 2024 roku zaplanowanych jest szereg konkursów wspierających walkę o czyste powietrze i lepszy klimat. Dotacje będzie można uzyskać na inwestycje w transport niskoemisyjny, rozwiązania proekologiczne czy redukcję emisji gazów cieplarnianych. Po szczegóły zapraszam na stronę fundusze.ue.wielkopolskie.pl. Nie zapomnij subskrybować naszych kanałów w social media i zostawiać łapek w górę.